Istnieje wiele systemów treningowych i wiadomo, w zależności od zaawansowania powinniśmy je stosować. Dzisiaj opowiem Wam, dlaczego ja akurat trenuję z systemem Push Pull Legs. Witam wszystkich. Dzień dobry, cześć, hej. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zostawcie suba, komentarz, łapkę w górę. To oczywiście pomaga w rozwoju kanału, pomaga w przyspieszeniu, żeby algorytm to wszystko łapał, a dzięki temu dotrzemy do większej ilości osób. Także, gdy jesteśmy osobami początkującymi, dla większości pierwszym, co przychodzi do głowy, jako że oglądają swoich ulubionych kulturystów i naśladują ich, co nie jest dziwne, po prostu widzą efekt końcowy, ale nie widzą tego, przez co oni wcześniej przechodzili, co musieli, jaką drogę musieli przejść, żeby znaleźć się właśnie w tym punkcie. Więc moim zdaniem, na początku samym, najlepiej byłoby zastosować FBW. I od tego zaczniemy, jak powinna wyglądać progresja, jeżeli chodzi o plany treningowe, od sposoby. Więc FBW, od tego zaczynamy jako osoby początkujące. Ćwiczymy sobie FBW. Dajcie znać w ogóle, czy chcielibyście w przyszłości, żebym na przykład rozpisał, jak zrobić taki trening FBW, jak robić kolejną część, czyli po FBW, powiedzmy po trenowaniu już rok tym systemem, możemy sobie przejść na kolejny, czyli góra, dół. I dlaczego przechodzimy sobie właśnie w ten sposób? Gdy jesteśmy osobami początkującymi, wiemy, że nie potrzebujemy tak dużo, a możemy robić coś częściej. Nasze zdolności regeneracyjne są troszeczkę większe i jeżeli będziemy na przykład robili jakąś wersję wyciskania 3 razy w tygodniu, to będziemy w tym lepsi, szybciej nauczymy się ruchu. Dzięki temu też będziemy w stanie szybciej progresować, będziemy mieli więcej opcji rośnięcia niż osoby, które właśnie będą na tym standardowym kulturystycznym splicie. Więc na początku FBW 3 razy w tygodniu będzie bardzo dobrą opcją. Potem, jak wiemy, nasze zdolności regeneracyjne troszeczkę słabną, więc potrzebujemy, wymagamy już jakiegoś podziału. Więc bardzo dobrym podziałem będzie właśnie góra-dół. Super by było, gdybyśmy mieli 4 dni treningowe. Wtedy możemy sobie zrobić na przykład góra-dół, 2 dni przerwy, góra-dół, 2 dni przerwy. Albo jeżeli zauważamy, że lepiej się regenerujemy, góra-dół, dzień przerwy, góra-dół, 2 dni przerwy. Wszystko zależy od możliwości regeneracyjnych. I wtedy mamy już podział sobie właśnie, że jednego dnia trenujemy górne partie ciała, drugiego dnia trenujemy dolne partie ciała, potem mamy przerwę. Tak jak tutaj mieliśmy całe ciało na jednym treningu, tak tutaj mamy już jakiś podział. Kolejnym punktem będzie właśnie push, pull, legs i dam go na równi ze splitem typowym bro splitem, pro splitem, tak go nazwijmy. Bro, pro. Dlaczego bro, pro? Bo bro nazywany przez większość na internetach, że tak to nazwijmy, a pro, ponieważ większość profesjonalnych kulturystów używa właśnie tego splita, ale coraz częściej zauważa się, że właśnie wybierany jest push pull legs. I tutaj od stopnia zaawansowania mamy kolejny podział sobie. Mamy wtedy push, czyli pchniemy, pull, przyciągamy, legs, nogi. I mamy sobie wtedy podział. Również wtedy możemy, i za chwilkę powiem, co robić i w jaki sposób i dlaczego akurat ja wybieram w tym momencie ten właśnie split treningowy. Więc tak jak wspominałem, dlaczego split dla większości nie? Ponieważ nie jesteśmy na tyle zaawansowani i myślę, że większość powinna trenować partię troszeczkę częściej niż raz w tygodniu, ale 2 razy w tygodniu może być to trochę wyzwaniem dla wielu osób, więc push pull legs pozwala nam na trenowanie danej partii w sposobie, którym ja to wykonuję, co 5 dni. Na jakiej zasadzie? Mamy sobie push, pull. To są oddzielne dni, czyli 1, 2, 3 off, czyli nie ćwiczymy, 4 legs, nogi i 5 off. 6. dzień to jest push znowu, tylko że tutaj
radziłbym mieć dwie rozpiski. Dwa. I wtedy mamy sobie dwa pusze, dwa pule, dwa razy nogi i tak sobie powtarzamy to wszystko. W ten sposób tak naprawdę ćwiczymy partię częściej niż tylko i wyłącznie raz w tygodniu, bo wychodzi nam co 5 dni i mamy wystarczające możliwości regeneracyjne, żeby w 100% podchodzić do każdego z treningu. Oczywiście bardzo ważnym doborem będzie tutaj objętość treningowa. Jako że wiemy, że plan push-pull-legs zazwyczaj jest na wysokiej intensywności, to objętość nie może być za duża, jako że wtedy nie zregenerujemy się wystarczająco na push 2, jeżeli jest za duża. Dlatego też osoby często bardzo, bardzo zaawansowane wybierają typowy split, bo zajeżdżają po prostu mięsień tak bardzo i wymagają o wiele więcej regeneracji. Czy jest to optymalne? Zawsze cytuję wypowiedź Jordana Petersa, który gdy Samsonowi zarzucono, że jego treningi nie są optymalne, powiedział: chłop jest jednym z lepszych na świecie, a my mówimy, że robi coś nieoptymalnie. Jest optymalne dla danej jednostki. I dlatego dla mnie push, pull, legs jest optymalne, ponieważ przy doborze objętości, którą ja mam, którą za chwilkę przykładowo Wam pokażę, jestem w stanie regenerować się za każdym razem i progresować. Dlaczego dwie rozpiski? Bo to też jest ciekawe i pewnie będzie Was zastanawiało. Ponieważ wtedy mam różnorodność ruchów i będę w stanie dłużej progresować, jako że tutaj na przykład robię wyciskanie hantli, tutaj wyciskanie sztangi. Niby podobny ruch, ale już troszeczkę inaczej i w ten sposób będę mógł troszkę dłużej progresować na tym planie. Jak często zmieniasz plan? I tutaj mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, a z drugiej strony za szczerość nie powinno się obrażać. Często wiele osób stosuje triki marketingowe, powiem Wam wprost, i chcę Wam wcisnąć plan, który będzie trwał 4 tygodnie. Dajcie mi jednego kulturystę, który po 4 tygodniach zmienia plan. Bądźmy szczerzy. Znajdziecie takiego? Nie. Dlaczego? Bo Wasze ciało tak szybko się nie adaptuje. Tak naprawdę większość ćwiczy po pół roku, po 8 miesięcy, po 10 miesięcy jednym planem i wiecie, co tylko zmienia czasami? Jedno ćwiczenie, dwa ćwiczenia. To wszystko, co jest zmieniane. I to wiecie, w jaki sposób? Na tej samej zasadzie, że na przykład robiło wyciskanie na Smithie, to teraz przechodzi na skosie dodatnim, to teraz przechodzi na hantle wyciskanie, również na skosie dodatnim. Rozumiecie? Dalej jest ta sama, praktycznie ten sam mięsień pracuje, prawie że to samo wykonanie ruchu, tylko mała zmiana, żeby właśnie spowodować jakiś mały ruch wystarczający, bo nie zawsze we wszystkim będzie stagnacja. W większości przypadków, żeby tak naprawdę wymaksować plan z perfekcyjną techniką, biorąc pod uwagę to, że wiemy, że możemy zrobić deload, devolume, diet breaki i różnego tego typu zabiegi, nie jest tak łatwo. Więc plan treningowy wystarczy trzymać się go jak najdłużej, być szczerym, czy już go wymaksowałem, czy po prostu mi się znudził. Bo często ludzie powiedzą, że o, wymaksowałem. Ty patrzysz na to i każdy ruch jest po prostu zły. Egzekucja powinna być dla Was podstawą. I dla mnie, ja naprawdę bardzo mocno przykładam się do wykonania każdego ruchu. Moim zdaniem każdy ruch, jeżeli już znajduję się na siłowni, to mam tylko tą jedną okazję co 5 dni, żeby przetrenować ten mięsień jak trzeba i wtedy mogę znowu ćwiczyć. Pokażę Wam na zasadzie push, jak wygląda u mnie objętość. Specjalnie wyciągnąłem telefon, żeby dokładnie Wam pokazać, jak wygląda mój trening push. Ok, mamy sobie push. Ale zanim, bo jeszcze to jest bardzo ważne, mamy sobie push 1, tak? I push 2. Czym jeszcze może się to różnić? Przykładowo, push 1 może mieć nacisk na barki, tak? I tutaj damy sobie większą objętość na barki, a tu klatka.
albo triceps. Wiele osób zapyta, a jak zrobić ramiona, żeby bardziej skupić się na łapach, bo dużo osób ma problem z łapami. Bardzo prosto. Dodajemy je sobie do nóg. Bardzo mała objętość. Powiedzmy 3-4 serie. Mamy wystarczająco, żeby dać jakiś bodziec. Na koniec treningu właśnie, albo jeżeli to jest naszym priorytetem, a nogi mamy dobre, to przed treningiem 3-4 serie na biceps, 3-4 na triceps. Mamy rozwiązanie. Dlatego też właśnie fajnie jest to, że możemy sobie zrobić i tak powiedzmy też niektórzy chcą się skupić na szerokości, tak? A tutaj bardziej na pull 2. To od razu napiszę Lex 2. Grubość. Tak? Pleców. I możemy sobie też to tak ustalić wtedy objętość, która będzie nam bardziej pasowała. I teraz do Lex 2. Tutaj mamy off, tak? Off. I jako ósme Lex 2. Tutaj mamy większy nacisk na czwórki, a tutaj na dwójki. I w ten sposób możemy sobie dobierać plan. Dlatego też jest to bardzo fajne, bo możemy bardzo szybko i mądrze skupić się na priorytecie. Na tym, co chcemy, możemy sobie zwiększyć objętość, zmniejszyć w bardzo łatwy sposób. Jest to bardzo, bardzo fajne, fajny split dla osób zaawansowanych. Bo tak jak wspomniałem, osoby początkujące nie potrzebują planu push, pull, lex, moim zdaniem. Osoby początkujące powinny się skupić na FBW, potem przejść na góra, dół. Macie wtedy więcej opcji, żeby urosnąć. Co to znaczy? Bardzo proste. More gains. I mamy przykładowy push. I niektórzy zaczynają, powiedzmy, push od wyciskania. Ja w tym pushu skupiam się na barkach, więc jako pierwsze wznosy bokiem, które potem tak naprawdę nie ingerują za mocno w żadne z wyciskań, więc mogę je śmiało wrzucić sobie jako pierwsze. I tutaj, ile serii? Zaczynamy. To jest nasz początek, tak? Początek planu, więc zaczynamy sobie od dwóch serii roboczych. I to nam wystarczy. Pewnie zadacie pytanie, powiecie, tak mało, ale to są dwie serie do upadku. Robimy je na 100%. Dajemy z siebie 100%. Na razie nie dajemy żadnych powtórzeń wymuszonych, nie dajemy żadnych respauzów, nie dajemy żadnych dropsetów, nic, dopóki progresujemy. To są kolejne opcje, które możemy rozważyć, gdy nasze możliwości regeneracyjne są na wysokim poziomie, czyli w okresie masowym. Drugie. Wyciskanie z kost dodatni. O tak to nazwijmy. Tak będzie łatwiej, wszyscy zrozumieją, że pluszczyk to dodatni. No i tutaj mamy znowu dwie robocze. Od teraz będę pisał SR, żebyście rozumieli, to będą serie robocze. I znowu dwie serie, tylko i wyłącznie do upadku. Kończymy. Mamy sobie drugie ćwiczenie. Trzecie ćwiczenie. Mamy wyciskanie na barki. Specjalnie nie piszę, jaka wersja, bo możecie sobie dobrać pod siebie. I potem pokażę Wam, jak przykładowo możemy ustalić ten trening, ale skupiając się głównie na klatce. Wtedy będziecie mieli sobie do rozważenia i będziecie na tej podstawie mogli już zrobić kolejny pull, nogi i tak dalej, więc darmowa nauka. I mamy wyciskanie na barki, dwie serie robocze. Okej, nie mam napisać SR, ale... Zakresy powtórzeń. Moim zdaniem we wznosach bokiem powinniśmy troszeczkę większe dawać, więc dajmy sobie 12-15 w tym tygodniu. W obu. Wyciskanie z kost dodatni. Pierwsza seria mocno ciężka. 6-8. Druga seria jako back-off, czyli zmniejszamy sobie obciążenie z tego,
żeby zmieścić się w zakres 12-15. I tu to samo. 6-8, ciężkie wyciskanie, 12-15. Kolejne, czwarte. I tutaj widzicie, nie skupiam się od razu, że barki, barki, klatka, klatka, triceps, triceps. Nie, mogę to mieszać. Dzięki temu zauważycie też, że tak naprawdę mała przerwa pomiędzy jakimś ćwiczeniem będzie wystarczająca, żeby dać Wam jeszcze troszeczkę siły, bo mięśnie pomocnicze oczywiście będą wymęczone trochę bardziej, ale w ten sposób, tak jak macie na przykład wyciskanie z kost dodatni, potem wiele osób zmaga się z kontuzjami, jeżeli chodzi o wyciskanie na barki. Wiadomo, często to się z tego powodu dzieje, że technika nasza jest do poprawy i jeżeli zmęczymy troszeczkę ten przód barku już przy wyciskaniu, bo będzie oczywiście użyty jako mięsień pomocniczy, wtedy będziemy mieli troszeczkę więcej też opcji na progres. Bo nie mamy tylko i wyłącznie ciężaru jako jedyne założenie progresu. Poprawiasz technikę? Progres? Progres. Lepiej kontrolujesz ruch? Progres? Progres. Więc i tutaj wyciskanie. Znowu mamy wyciskanie. Mieliśmy pierwsze wznosy jako nasze główne, bo chcemy się skupić na barkach. I znowu mamy wyciskanie, triceps. Wąsko, to wiadomo. I znowu mamy dwie serie robocze. I tak samo jak tu. Ciężko, back off. Back off, czyli zmniejszamy ciężar, żeby zmieścić się, tak jak wspominałem. O ile procent? Zazwyczaj jest to około 30, ale musicie przestudiować sami. I teraz tak. Co jeżeli w tej serii progresuje często, a w tej tak rzadko? To nadal progres. Jeżeli progresujesz, to progresujesz. Nie skupiasz się tak bardzo tylko i wyłącznie, żeby w każdej serii musiało być. Za każdym razem musi być progres. Nie zawsze tak będzie. Kulturystyka nie jest liniowa. Gdyby tak była, wszyscy bylibyśmy Ronnie Colemanem. Nie jesteśmy. Nie będziemy. I wracamy sobie na klatkę. Jako, że objętość nie jest zbyt duża. I mamy rozpiętki. Rozpiętki, tak? Jakaś opcja. Rozpiętki nie są ćwiczeniem, w którym powinniśmy tylko i wyłącznie skupić się na ciężarze, bo po pierwsze będzie to ryzykowne, bo przy rozciągnięciu są badania, nawiasem, jak już dużo osób lubi się skupiać na tych badaniach, przy rozciągnięciu jest tak naprawdę największa, jeżeli o to chodzi, hipertrofia. To nawet mówił ostatnio Jared, trener Nicka Walkera, żeby skupić się bardzo na tym rozciągnięciu i tutaj pchnąć biceps w klatkę. To jest bardzo ważne. Więc rozpiętki robimy sobie dwie serie po 12-15x2. Nie zmieniając zakresu, nie będzie większy, mniejszy, ale musimy w back-offie, w drugiej serii zmniejszyć ciężar, bo nie będziemy w stanie progresować. 6, 7. I dlaczego 6, 7? I tutaj sobie dajemy, jako że mamy barki, drugim naszym main fokusem będzie triceps. Tak, czyli mamy główne. Napiszemy G. G. 2. Czyli drugi priorytet. Klatka na tym treningu jest mniej ważna. Barki z tricepsem. Bardzo fajne połączenie. I tutaj mamy prostowanie. I tu też prostowanie. Zrobimy tak. Ok. I mamy sobie na początek dwie serie. Prostowanie nachwytem. Nachwyt. Zakres powtórzeń. Pierwsza seria troszkę cięższa. 10-12. Druga 12-15. I prostowanie nad głową, żeby już cały triceps przepracować. I tutaj mamy zakres 12-12-15. Skupcie się zawsze nad rozciągnięciem, bo tutaj jest ważne to rozciągnięcie poprawne, żeby skupić się właśnie nad tym ruchem.
Tak wygląda nasz początek, jeżeli chodzi o push, pull, legs, jeżeli chodzi o push, objętość. Jak widzicie, objętość nie jest duża. Na klatkę mamy 4 serie robocze, na barki mamy 4, na triceps mamy 6. I niby wydaje się tutaj, że triceps jest priorytetowo, jako że ma największą objętość, ale barki są najważniejsze, jako że mamy wznosy bokiem i wyciskanie na barki to są nasze pierwsze i do tego mamy oczywiście mięśnie pomocnicze, które pracują przy wyciskaniach, którymi będą barki. I to jest nasz priorytet w tym momencie i zobaczcie, mam jedynie 14 serii na cały trening. Nie robię jakichś dziwnych 25 serii na sam biceps, bo często z czymś takim się spotykam. I jak mogę potem progresować w tym push 1, tak? Prosto? Prosto. Dodałem jedną serię. Jak mogę jeszcze progresować? Plus response. Poruszę niedługo, zrobię też taki materiał na temat technik właśnie technik intensyfikujących. Powiem wam, czym jest response, drop set i tak dalej. Ale response jest, powiedzmy, robimy sobie na maksa, odczekujemy 15 sekund i znowu na maksa, czyli zwiększamy właśnie, intensyfikujemy tą serię. Mamy bardzo proste opcje progresu. I teraz, jak chcemy zrobić sobie na przykład push 2? Mamy sobie to jako podstawę, więc naszym priorytetem teraz jest klatka. Tak? Tak, proste. Jakaś opcja wyciskania idzie jako pierwsza. Wyciskanie na barki ucinamy. Wyciskanie na barki ucinamy i dajemy sobie kolejne wyciskanie. Wyciskanie na hammerze, powiedzmy. Przykładowo, możecie sobie wybrać hantle leżąc na przykład. To jest przykład. Tylko dwa. Bardzo prosto, zobaczycie za chwilkę. Rozpiętki mamy, ale teraz zrobimy sobie na trzecie wznosy bokiem. Jakaś wersja. Powiedzmy, że tu robiliśmy na wyciągu, to teraz hantlami. Tak? Dajemy sobie coś innego, hantle. Tutaj dajemy wyciskanie skos dodatni znowu. Powiedzmy, tam robiliśmy hantle, tutaj robimy smitha, sztangę, co kto lubi. Wyciskanie na triceps odchodzi. Ok. Mamy sobie wyciskanie czwarte rozpiętki, wznosy bokiem, trzy serie robocze i mamy jakąś wersję prostowania i jakąś wersję prostowania nad głową, powiedzmy hantel. A tutaj prostowanie krucyfiks. W ten sposób. Mamy sobie sześć na klatkę, trzy na barki i mniejsza objętość na triceps, jako że klatka zazwyczaj troszeczkę większą pracę wykonuje, bo ma mięśnie pomocnicze, barki, triceps, klatka, więc mamy sobie na triceps 4, na cały trening 13-0. Bardzo, bardzo prosty sposób, żeby zrobić właśnie push-pull legs. Ja trenuję w ten sposób. Dla mnie to jest bardzo, to jest bardzo dobry split. Od wielu lat go wykonuję. Jeżeli zmieniam, tak jak mówiłem, robię jedno ćwiczenie co najwyżej inaczej, na innej maszynie, z hantlami, sztangą i to wystarcza. Nie musicie zmieniać planu co 4 tygodnie. Nie łykajcie tego. Chyba, że chcecie, no to... Ale jak chcecie, to myślę, że lepiej trzymać się planu, a wysłać pieniążki na jakąś fundację. Więcej wam to da, przynajmniej uśmiechu, a i tak będziecie progresowali i będziecie świadomi, że pieniądze poszły na coś lepszego niż portfel osoby, która chciała was troszeczkę, wprost mówiąc,
Nie to, że naciągnąć, bo wykonuję swoją pracę, ale moim zdaniem nie są to uczciwe taktyki, gdy po 4 tygodniach każę wam zmieniać trening. Na tej samej zasadzie możecie zrobić pull, na tej samej zasadzie możecie zrobić nogi i tak to wygląda. Co 5 dni trening, dużo regeneracji, nieduża objętość. Tak jak mówiłem, chcę sobie progresować, dodaję jedną serię, to już jest wystarczające. Wtedy po 8-10 tygodniach robię deload i volume. Jest materiał na kanale, jakbyście chcieli zobaczyć, posłuchać na ten temat. I myślę, że na ten moment wyczerpałem cały push pull legs. Mam nadzieję, że wam się podobało i widzimy się już niebawem. Dzięki bardzo.